Hej, przychodzę do Was, żeby zacząć z tego po prostu takiego vloga. Nie będzie to długi vlog, bo jest to tam jakieś, nie wiem, za 20 minut, ale jest. Recenzji jest ogólnie mało, w sensie mało jest update'ów, ale recenzji jest dużo, w sensie no, zrecenzowałyśmy tą książkę. Chyba tak jak należy, a mówię o książce cały ten czas Hani Czaban z wydawnictwa WinIndia. Książka opowiada o Mar, która chce odkryć, co się stało z jej rodzicami. Opuszcza dom swojej ciotki, no i wsiada na konia, rusza do miasta, żeby odkryć właśnie, co się stało z tymi rodzicami. I potem pojawia się Artel, chłopak, który interesuje się fizyką i który skrywa w domu niedziałający wehikuł czasu, i ta dwójka chce wyjaśnić, o co chodzi też z czasem, bo w tej książce występuje taki motyw czasu, że codziennie pojawia się burza, która czas jakby cofa o jeden dzień, tylko że bohaterowie mogą przeżyć ten dzień znowu i mają świadomość tego, że przeżywają ten dzień znowu, ale mogą go przeżyć na inny sposób. Więc no tak to wygląda. I zapraszam na moją recenzję. O, i recenzję Gosi, bo Gosia też to będzie recenzować. Hej, tu Ula i przychodzę do Was z update'em czytelniczym odnośnie książki cały ten czas. Kurczę, wiecie co? Jestem na 50 stronie, bo z Gosią umówiłyśmy się, że będziemy czytać każdego dnia po tyle samo stron. No i na wczoraj przypadło 50 stron, no więc tylko tyle przeczytałam. I powiem Wam szczerze, już mam dosyć dużo przemyśleń odnośnie tej książki. Zacznijmy od tego, że autorka Hania Czaban ma 17 lat i jest to jej debiut. I jak na debiut, to przede wszystkim bardzo fajny pomysł i jak na razie dobre wykonanie. Oczywiście jest tu dosyć dużo niedociągnięć, ale zacznijmy od tego, że dialogi są bardzo dobre, nie są kaleczone. Widać, że ona wie, co jakby przedstawia, bo widać, że ona tak jakby wciela się w bohaterów i wie, co oni powinni powiedzieć. To jest naprawdę mega fajne, bo znam książki, w których dialogi są zwyczajnie kaleczone, bo pisze je jakiś dorosły, który nie wie, jak zareagowałoby dziecko lub młodzież w takiej sytuacji. Bardzo polubiłam Mar. W sensie, to jest taka bohaterka troszeczkę problematyczna, bo ona jest dosyć arogancka, więc na pewno będzie miała dosyć dużo problemów na swojej drodze, wiecie, gdzieś tam. I to ja już w tym momencie wiem, bo to jest w ogóle też bohaterka, tutaj jest pokazana nawet. Ona jest taka troszeczkę chłopczycą, można powiedzieć. No wiecie, nie chcę tutaj osądzać po wyglądzie, ale też troszeczkę tak się zachowuje. W sensie, no tak, po pierwsze, ścięła włosy na krótko i z tego, co się orientuję. Dobra, chwila. Ścięła włosy na krótko, jest arogancka, jak już mówiłam, pyskata. Umie naprawiać różne rzeczy, wiecie, chodzi ze skrzynką, z narzędziami. No i tam, no, uprawianie kwiatków, no to już nie jest bardziej takie, no nie wiem, ale w każdym razie widać, że ona i czynności manualne to idą ze sobą w parze. Zauważyłam, w sensie, nie wiem, ten czas, problem tego czasu w tej książce jest taki, że ja nie do końca umiem zrozumieć to, na jakiej zasadzie to działa. Ja wiem, że jestem dopiero na 50 stronie, więc no też chyba nie powinnam rozumieć zbyt dużo w tym momencie. I sami bohaterzy też nie do końca rozumieją, jak działa ten ich nowy świat. W każdym razie wiem, że był przedczas, czyli to, w czym my teraz tak naprawdę żyjemy. I potem nastała nagle, mogę powiedzieć, którego? 21 czerwca 2106 roku, czy tam 20 czerwca, przyszła burza, która jakby zatrzymała czas w taki sposób, że codziennie, pod koniec dnia znowu przychodzi burza i cofa ten czas o dobę. No i znowu przeżywamy ten sam dzień. Tylko że ten dzień jakby możemy przeżyć inaczej.
Czyli mamy świadomość tego, że czas się jakby cofa. No i mamy świadomość tego, że przeżywamy znowu ten sam dzień, ale w inny sposób. Z tego, co przeuważyłam, to wszystkie rzeczy się zmieniają, czyli na przykład, nie wiem, rośliny więdną, rzeczy się psują, ale ludzie się nie zmieniają przez to, że czas się cofa. W sensie, bo cytując tutaj właśnie Mar powiedziała, że ileś tam burz temu zcięła włosy i te włosy do tego czasu nie urosły jej nawet o centymetr, że ona się w ogóle nie zmieniła. Więc wnioskuję z tego, że po prostu nic się nie zmienia przez te burze, jedynie otoczenie, a ludzie nie. Książka jest prowadzona z dwóch punktów widzenia, z punktu widzenia Mar, i mogę tutaj zdradzić, bo w zasadzie to nie sięga jakoś daleko, to jest drugi rozdział już chyba, czy tam trzeci, i z punktu widzenia Artela, czyli chłopaka, który pasjonuje się fizyką, chciałby odkryć, na jakiej zasadzie właśnie działa ten ich współczesny świat i przedczas, na jakiej zasadzie działał przedczas. Chłopak znajduje na strychu swojego domu stare zeszyty z różnymi badaniami fizycznymi, właśnie dotyczącymi fizyki sprzed czasu, i dochodzi do wniosku, że to są zeszyty jego ojca, który teraz jest miłośnikiem kur i praktycznie spędza 24 godziny na dobę w kurniku. Ludzie go uważają trochę za wariata. No i Artel jakby chce to troszkę zmienić, takie mam wrażenie. Chciałby, żeby jego ojciec pomógł mu odkryć właśnie co takiego jest zapisanego w tych zeszytach, no bo Artel oczywiście tego nie rozumie. No bo jak, no tam jakby burza zmieniła też wszystkie prawa fizyki, które działają teraz tak jakby w naszych czasach, a u nich już tych praw tak jakby nie ma, one nie istnieją. Na przykład to, że Ziemia się kręci wokół Słońca, o czym dowodzą pory roku. To u nich nie ma tych pór roku, u nich nie ma wiosny, lata, jesieni, zimy, bo czas stoi tak naprawdę praktycznie w miejscu. Więc to są moje spostrzeżenia na temat tej książki. Mogę powiedzieć, że język jest naprawdę barwny. Jedyne, co mi tak naprawdę przeszkadza, to to, że właśnie w niektórych książkach też tak jest, że autorka już jakby zapowiada nam, że na przykład Mar nie powinna tego robić, ale w tamtym momencie o tym nie wiedziała. Nie wiedziała, że to może sprowadzić na nią wielkie konsekwencje. To takie wiecie, zapowiadanie tego, co się może wydarzyć, trochę mi przeszkadza. I to we wszystkich książkach, które tak mają, to właśnie to mi przeszkadza i to jest jedyna rzecz, która mi przeszkadza w tej książce. Jak na razie nie znalazłam jeszcze nic innego, co by mi przeszkadzało. Hej, przychodzę do Was z takim podsumowaniem książki cały ten czas. Skończyłam tą książkę jakieś 3 dni temu i dopiero teraz się zabrałam, żeby Wam nagrać zakończenie. Powiem szczerze, tak jak Gosia się może zachwycać nad tą książką, ja się nie zachwycam. Nie do końca wiem, z czego to wynika, bo ja lubię książki science fiction, fantastykę trochę mniej, więc może to troszeczkę dlatego, bo to jest takie science fiction, może troszeczkę też fantastyka, ale bardziej właśnie science fiction, a ja lubię science fiction, więc nie wiem, czemu tak się właśnie stało, że mi się ta książka nie spodobała. Wiem na pewno, że po prostu ja się przy niej nudziłam. Totalnie mnie nie interesowało życie bohaterów. Nie wiem, nie zostało to przedstawione w taki sposób, żebym ja faktycznie chciała się dowiedzieć, co się stanie dalej. Ostatnie 100 stron, szczerze mówiąc, było ciekawsze niż cała książka. Czyli na pewno no, te ostatnie 100 stron fajnie mi się czytało, ale pozostałą część książki, no to już wiecie, totalnie nie, i czytało mi się to tak wolno, że naprawdę, ja nie wiem, ale ta książka była straszliwie nudna dla mnie. Powiem szczerze, że pod koniec zauważyłam, że i Mar, i Artel są już dla mnie neutralni, tak jak na początku nie lubiłam w ogóle Mar i bardzo lubiłam Artela, tak przestałam lubić Artela, stał się dla mnie, że tak powiem, no nikim. W sensie, no
przestał dla mnie cokolwiek znaczyć w tej książce, gdyby umarł, czy nie wiem, zginął albo coś, to jak dla mnie, ja bym się tym nie przejęła. Za to no Mar, moje jakby wiecie, zaczęłam coraz bardziej lubić Mar, chociaż no to też właśnie stało się dla mnie neutralne. I był jeden bohater z całej książki, którego tak naprawdę bardzo polubiłam, no ale nie mogę zdradzić jego imienia, bo to byłby spoiler? Chociaż nie, no w sumie jak nie wiecie o co chodzi, no to powiem wam, dla tych, którzy czytali, Fabian jest cudowny, Fabian to jest złoto, uwielbiam go, jego sposób bycia, on jest cudowny. Gosia powie to samo, ona też go uwielbia. Dobrze jest ta książka napisana, ona nie jest źle napisana. Jak na debiut to jest naprawdę świetna robota zrobiona. Tylko no, naprawdę po prostu tu już to coś tkwi po prostu we mnie, że mi się po prostu to nie zaciekawiło mnie. Ale to jest po prostu tak, że no nie każdego zaciekawi każda książka, więc no to też nie ma co się dziwić, że akurat mnie to nie zaciekawiło, a go się zaciekawiło, no tutaj... Nie ma co się dziwić po prostu, czasami tak jest i ja już się do tego przyzwyczaiłam, że jedno mi się podoba, a drugie nie i to nie jest tak, że wszyscy uważają, że to jest cudowne, to ja też muszę tak uważać, ja uważam, że jest to książka okej, ale była nudna dla mnie, była po prostu dla mnie nudna i troszeczkę nie rozumiem tego, że rozdziały są na przykład z punktu widzenia Mar albo z punktu widzenia Artela, a tak naprawdę one są opisywane, jakby narratorem jest osoba trzecia. Jakby wiecie, narrator jest w trzeciej osobie, a nie w pierwszej. Czyli tak naprawdę to nie jest punkt widzenia Mar, tylko nie wiem, wydarzenia się toczą tam, gdzie jest Mar. Więc jak dla mnie już nawet nie są potrzebne to znaczenie, że tutaj będzie Mar, tutaj Artel. Bo jak pisane jest to w trzeciej osobie, to te oznaczenia nie są potrzebne, bo autor po prostu może sobie zmieniać miejsce wydarzeń, kiedy chce i to jest tak jakby, no... Jeśli rozumiecie, o co mi chodzi, te oznaczenia były bez sensu po prostu jak dla mnie, ale okej. I na końcu jest ten też słowniczek i to jest mega fajne, chociaż i tak wszystko w książce jest nam wyjaśnione, co jakieś rzeczy oznaczają, to na końcu jest jeszcze słowniczek, jakby ktoś zapomniał albo coś, więc można tam sobie zajrzeć i to jest też bardzo, bardzo fajne. Ja nigdy nie korzystałam z tego słowniczka, bo ja nie potrzebowałam. Zakończenie mnie rozwaliło, totalnie mnie rozwaliło, bo na pewno nie tego się spodziewałam i nie na to liczyłam, ale też no po prostu mnie zaskoczyło, więc no to chyba dobrze, że mnie zaskoczyło, że nie stało się to, czego się spodziewałam. Książka widocznie przez to okazała się nieprzewidywalna, więc to jest plus. I powiem szczerze, że takie zakończenie jak dla mnie było, nie wiem czy to nie było przez to, że tak jakby autorce się nie chciało już dalej pisać książki, a może to było celowe, nie wiem. W każdym razie powiem szczerze, że no takie zakończenie było dobre, bo jakby takiego zakończenia nie było, to nie byłaby z tego książka, w sensie wiecie, jednotomówka, tylko by musiała to być duologia, trylogia, czy po prostu seria i to by mogło troszkę zepsuć to, no bo wiadomo, po pewnym czasie serie czasami tak nie jest, ale czasami tak jest, że po prostu autor już nie ma pomysłu, co się może wydarzyć i trochę się psuje jakość serii. Więc moim zdaniem dobrze, że powstała z tego jednotomówka i że dobrze, że było takie zakończenie. Ja oczywiście nie zdradzę jakie, ale powiem szczerze, dla samego zakończenia czytajcie, bo serio, zakończenie zmiecie was z powierzchni ziemi. Mówię całkowicie serio. Ja, której książka się nie podobała, ale zakończenie mnie rozwaliło. No i moi drodzy, wiem, że nie jesteśmy razem z Gosią, ale nie byłyśmy w stanie się spotkać nagrywając tego vloga. Więc żegnam was sama. Chociaż nie, ja miałam robić początki,
a nie zakończenie, ale dobra, to ja was tutaj pożegnam i gości potem wkleję w montażu gości zakończenie, żeby to było jakoś ładnie, bo ja nie umiem się żegnać, więc ja będę zawsze robiła początki, a Gosia końce. No i w każdym razie wpadajcie jeszcze tylko na Instagrama wypodłoga pisane. Tam dodajemy z Gosią różne posty, o czym już pewnie słyszeliście, bo mówię to w każdym filmie, więc nie będę na tym się za bardzo rozwodzić. I chciałabym powiedzieć, że życzę wam miłego dnia, wieczoru, tygodnia, weekendu, miesiąca, roku i czego tam może być jeszcze miłego, wszystkiego dobrego, zdrowe i tak dalej, bo ostatnio słyszę, że jest dużo przeziębienników, jak ja wyglądam. No i moi drodzy, to już chyba koniec. Pa! Hej wszystkim, tu Gosia, witam was w recenzji całego tego czasu Hani Czaban. Miało to wyglądać zupełnie inaczej, ale dostałam zepsute pliki, w sensie jakby nagrały się zepsute pliki, więc muszę teraz nagrać całą recenzję od nowa. Juhu. Widzimy się w trochę innym ustawieniu, ponieważ tu jest łóżko, które zazwyczaj nagrywam. Ale ponieważ zaraz idę do szkoły i nie chciało mi się przedstawiać całego tutaj mojego statywu, to nagrywam i siedzę sobie na pufie. Więc możecie teraz trochę tak zobaczyć mój pokój. Tu są książki i na razie jest ich tylko tyle, ale będzie więcej. Dobrze. Kot. Przechodzimy do recenzji. Całego tego czasu Hani Czaban. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, o czym to jest, to zapraszam do bodajże Book Hallu i mam nadzieję również, że Ula powiedziała, o czym to jest. Jeżeli nie, no to zapraszam do Book Hallu. Generalnie tak. Powiem wam, że cała fabuła jest bardzo ciekawa. Ten całe stawanie czasu, no stawanie, cofanie się czasu, mimo że przecież nie może się cofnąć, ale cofanie się tego dnia jest całkiem ciekawe, choć trochę mniej wyjaśnione, niż bym chciała, żeby było wyjaśnione. Czekajcie, wypuszczę kot. O! Siedzę sobie na pufie i nagrywam. Stawiałam otwarte drzwi, jakby kot chciał jednak wejść. Dobra. Wracając, tu są puzzle. Jakby się zastanawiał, co to jest. Tu są puzzle. Dobra. Że cały zabieg stawania czasu jest bardzo fajny. Jednak, co mnie bardzo irytowało w tej książce, to Artel. Jest to jeden z głównych bohaterów. Ja go mega nie polubiłam, bo on jest... On był taki napalony, on był... Serio, po pierwsze był samolubny, był egoistyczny. Porwali go, tyle wam mogę powiedzieć. Porwali go, ale to jakby nie jest spoiler. I on ani przez sekundę tak naprawdę nie zastanowił się, gdzie jest Mar, z którą był i którą też porwali. I on ani przez, no dobra, może przez sekundę, on przez dosłownie jedną stronę zastanawiał się, gdzie jest Mar. Bo on był tak napalony na to, żeby znaleźć swojego tatę, żeby znaleźć jakby wyjaśnienie niektórych rzeczy, że on, no nie, no Mar jest w ogóle już nieważna, mimo iż to w sumie przez niego trochę tam trafiła. Tak samo jak zabieg stawania czasu też jest trochę mało wyjaśniony. Ponieważ, no okej, okay, ludzie się nie starzeją i w ogóle, ale rośliny na przykład umierają. To jest trochę dziwne, ale mi się dziwnie włosy ułożyły. Nieważne. To jest trochę dziwne, ale jakby, no okej, okay, to jest jakby, to jest debiut, właśnie. Co jeszcze mi się nie podobało? Bo na razie tylko marudzę, zaraz wam powiem, co mi się podobało. Co mi się jeszcze nie podobało, to jest tylko jeden wątek. Ja rozumiem, że to jest debiut i że po prostu debiutanci boją się wychodzić ze swojej strefy komfortu, dlatego jest tylko jeden wątek. Nie ma takich wątków pobocznych, jak na przykład w Percy Jacksonie czy w Harry Potterze. Wiadomo, tam też są główne wątki, ale są też wątki poboczne. I to mi się podoba. A tu jest tylko główny wątek, tu nie ma takich wątków pobocznych. I to jest tak jak taka trochę trasa. Jak drogę, porównując się do drogi. Idziecie, tutaj idziecie tylko jedną prostą drogą, nie możecie, nie macie odnóg. Które później i tak finalnie wracają albo się kończą. No, to było też trochę słabe, bo nie dawało czytelnikowi takiego zastanowienia się nad czymś, bo poboczne wątki są naprawdę bardzo fajne. Ale jakby ja to rozumiem, bo to jest debiut i jakby no, okej. Teraz co mi się podobało? Polubiłam prawie wszystkich bohaterów, prócz Artela. Nawet lubię ciotkę. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Legie. Tak.
ciotkę Pelegię, czy tam Pelagię, jakkolwiek się to czyta. Uwielbiam też bliźniaczki, czyli Anetę i Anet. One są dopiero później, ale ja je kocham. Uwielbiam Fabiana. Natomiast też nie lubię Antymona, bo on jest głupi i go nie lubię. I Artena nie lubię, czyli w sumie nie lubię bohaterów płci. Chłopak po prostu. Choć Fabiana lubię. Ale Fabian to jest taki mi typ chłopaka, więc jakby nie komentujmy tego. Dobra, końcówka. Końcówka jest po prostu genialna. Naprawdę, końcówka jest przegenialna. To, co się tam okazało na końcu, to jest naprawdę... Bardzo lubię ten wątek z koniem, bo ona tutaj ucieka z tej farmy na swoim koniu poczciwej i strasznie lubię ten wątek z tym koniem, ale to jest jakby wychodzi z tego, że ja po prostu lubię jeździć na koniach. Wątek z rodzicami Mar to jest ten główny wątek i generalnie ten główny wątek, jedyny wątek, który tu mamy, jest naprawdę bardzo dobry. Bardzo też mi się podoba, jak zostało przedstawiony Lublin, czyli to miasto, które jest tu, bo to jest Lublin. Czy to jest tu napisane? Nie, to jest generalnie Lublin, ale to nie będzie duży spoiler, to jest Lublin generalnie. I bardzo mi się podoba to, że właśnie zostało tak przedstawione, tylko wiecie co mnie strasznie śmieszyło, bo zazwyczaj jak czytamy o takich opuszczonych miastach, to czytamy, że właśnie, że to są takie zazwyczaj miasta, nie wiem, na zasadzie XIX wiek, a tutaj mamy właśnie opuszczone miasto z naszego wieku, z XXI. I to było strasznie śmieszne i ja miałam taką trochę zwiechę, jak to czytałam, że o faktycznie, bo tu jest 1106 rok, czyli to miasto musiało być opuszczone, no tak mniej więcej za naszych czasów, no nie? Więc to było całkiem śmieszne. I naprawdę to był bardzo ciekawy zabieg, bardzo ciekawie mi się to czytało. Były jakieś znaczniki, mam 4, potem pokażę, więc to nie jest bardzo dużo, ale też mam książki, w których mam jeden. Przebudzeni, to nawet nie jest cytat, tym. O tym powiem sobie kiedy indziej, dokładnie we wrapupie. Tutaj tu leży, tam tej nie widać, jakże wspaniałej książce, która jest tak wspaniała, że aż nie, tak zwłaszcza aż śmieszna. Ale wracając do całego tego czasu, ja go na pewno będę polecać. Ma swoje wady, ale jaka książka ich nie ma. I bardzo lubię też wątek jakby z przemianą imion, czyli że mamy takie na przykład polskie imiona zmienione, bo na przykład Artur to jest tak naprawdę Artur, Mar to jest Mariola tak naprawdę, a Antymon to jest tak naprawdę Tymon i to jest fajne. A, i czuję jeszcze taką wewnętrzną więź z rodzicami Mar, a raczej z jej tatą, bo jej tato ma na imię Karol, i mój tata też ma na imię Karol. I jakby wiecie, no tak, tak. I po prostu czuję wewnętrzną więź, a jej mama ma na imię Maria, a ja mam Maria na drugie. Więc jest fajnie. Dobra, polecam wam to naprawdę tą książkę. Myślę, że takie 13, 14, max 15 lat, myślę, że wyżej już nie. Wiem, co mnie jeszcze irytowało w tej książce, bo teraz jak zaczęłam mówić o tym wieku, to, że nie znamy wieku tych osób i to jest tak irytujące, po prostu to mnie irytowało przez całą książkę, mógł być najwyżej w moim wieku, ale w jakim wieku? To było po prostu, irytowało mnie to przez całą książkę, no wiem, że oni mają tak mniej więcej 14 lat, patrząc choćby po okładce czy po tych opisach, ale ja lubię tak przekładać książki, ale... No irytowało mnie, że nie znamy tych, bo zazwyczaj w książkach jednak znamy wiek, albo chociaż przybliżony wiek, a tu nie. Oni mogą mieć 20 lat i wyglądać po prostu młodo, a mogą mieć 10 i wyglądać staro i to jest irytujące. Ale myślę, że mamy tak około 14. No ja wam naprawdę tą książkę polecam, bo to jest totalny comfort reading, ale naprawdę jest bardzo fajna. Ja wam ją będę polecać, bo uważam, że jest warta waszej uwagi, bardziej niż Przebudzeni. Wspomniałam o tej książce tyle razy na kanale, nie czytajcie jej, naprawdę, naprawdę, ona jest bardzo zła. A daje dobra. Dlatego jak na to, że to jest debiut się nastolatki, na te Polki, to naprawdę, naprawdę szanuję, bo książka jest naprawdę dobra. Oprócz tych paru mankamentów, ale to są raczej mankamenty standardowe dla debiutu, jednak no trzeba wziąć uwagę na to, że to jest debiut. Styl pisania jest bardzo dobry, w ogóle nie czuć, że to napisała 17-latka. Bo styl pisania jest taki, jak mają już zapaleni naprawdę ci, w sensie zapaleni, no ci, Boże, doświadczeni autorzy. A, i chciałabym powiedzieć, że wykreowanie bohaterów jest genialne, wykreowanie relacji między Mar a Artelem, szczególnie tej początkowej, tej na samym początku jest też genialne.
I takie naprawdę w wysokim C jest to wykreowanie tej postaci, w sensie tej relacji, bo ona jest naprawdę bardzo fajna. I chyba tyle. Ja mówię, ja wam będę ją polecać, na pewno jest fajna na wiosnę. Dobra. My razem z koniem Fredem, którego niestety nie się. Z koniem Fredem, Boże. Nawet do szkoły nie poszłam jeszcze. Z koniem Jackiem i z Fredem życzę wam dobrego dnia, tygodnia, wieczora. Nie wiem, kiedy to będzie wstawione. Ja was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, do następnego i cześć! I cześć! Dobra, cześć.